Siemaszko, z tej strony oczywiście PK, zapraszam was już na odcinek, ale zanim to, to dziękuję dla Mai za fanarta. Tu gdzieś wam się, gdzieś tu się, gdzieś tam wam wyświetla kawałek tego fanarta, no bo tak po prostu było mi łatwiej go wrzucić do odcinka. Dziękuję Maju. Druga sprawa, tu się wyświetla też liczba, znaczy 10 ostatnich subskrypcji się tutaj wyświetla. I posłuchajcie, jeżeli wbijemy, no tak, no nie wiem, na początek serii takiej nowej 50 łapek w górę, to będzie na pewno kolejny odcinek z tej serii, ale możecie proponować, czy na przykład armatkę tanią, czy na przykład precyzyjną, jaką chcecie, czy na przykład jakoś typowy, na przykład taka typowa armatka, nie wiem, z jakiegoś tam serwera. Piszcie śmiało, ja taką armatkę na pewno zaprezentuję. I tyle, jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie nowych serii, czy na przykład ulepszenia tej serii, która teraz aktualnie będzie na kanale, to zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy i pamiętajcie o zostawieniu albo łapki w górę, jeżeli się spodobało, albo łapki w dół, jeżeli się nie spodobało. Ostatni sprytny cheater wbił 250 łapek w górę, czyli powyżej 200, więc na dniach pojawi się kolejny sprytny cheater, tak więc tyle odnośnie informacji. Zapraszam już do oglądania. Dobra, witam już tutaj na naszych obiektach testowych, którymi będą villagerowie. Tak więc zróbmy sobie mniej więcej. Załóżmy, że tu się kończy gildia, prawda? Tu już ktoś ma mur i załóżmy, że robimy sobie mniej więcej gdzieś tą gdzieś naszą armatkę gdzieś tutaj. Jakieś na przykład jakieś około, nie wiem, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10 będziemy już właśnie stawiać sobie naszą armatkę. Na 10 kratce oczywiście nad ziemią. I musimy zrobić po prostu prostą platformę. No, ona nie będzie tutaj jakaś skomplikowana ta armatka, ale będzie bardzo fajna, bardzo wydajna. I robimy sobie 4 do góry. I robimy sobie takie po prostu tutaj ten. Ogólnie dużo TNT na tą armatkę, ale ona jest bardzo fajna, bardzo wydajna. I jest też prosta w zbudowaniu, więc jak ktoś na przykład dopiero zaczyna przygodę z Easy HC, to na pewno mu się taka armatka przyda. Do przebijania jakichś na przykład wielkich gildii, które mają na przykład duże mury. Ogólnie na to idzie naprawdę dużo TNT na jeden strzał, ale naprawdę moim zdaniem warto, szczególnie na przykład na jakichś easy dropach czy czymś takim. Bo tam TNT dosyć łatwo leci, na przykład na naszym easy HC, no taki stack TNT, no troszeczkę czasu niby zajmuje nakopać, ale nie jest to jakiś, nie jest to jakiś hardcore, tak, gdzie tam TNT jest na wagę złota. I koksy, dobra, tak więc obudowujemy sobie to oczywiście wszystko obsydianem. Ja to robię oczywiście na game modzie, więc mi jest łatwiej, ale też to nie jest jakieś mega trudne. Można na początku zacząć od tego zewnętrznego szkieletu z obsydianu. Tu oczywiście tych tutaj boków nie musimy zapełnić, bo po co? W sumie nawet je zniszczę, po prostu tak będzie nawet lepiej wyglądać. Obudowujemy tak ładnie. Oczywiście ta armatka nie musi się składać tylko z 5 takich tych. To jest tylko oczywiście pomysł. Moim zdaniem 5 już jest takim odpowiednim, można powiedzieć, strzałem w gildię tą wrogą. No, który pozwoli jednak coś tam nieco do tych obrażeń temu murowi zadać. Na to idzie 80 TNT, więc no mówię, to armatka nie jest tania, ale moim zdaniem jest bardzo fajna, bardzo wydajna i szczególnie efektywna i efektowna przy takich gildiach, które mają naprawdę duże mury, szczególnie z piaskiem. Czy użyjemy dźwigni, czy płyty? Ja preferuję płytę, ze względu na to, że jak mamy dźwignię, to później trzeba ją klikać, a na płytę po prostu stajemy i nic się złego nie dzieje. Oczywiście możemy sobie, nie wiem, zrobić nawet, nie wiem, jakąś platformę, tak, dla kolegów. Zależy oczywiście, z kim tutaj przebijamy. Klikamy sobie, tak. Ostatnie spojrzenie na biednych villagerów, którzy zaraz tam wybuchną. I tyle, tak więc chyba odpalamy. I patrzcie, jak to będzie wyglądać. Wy to widzieliście. A wiecie co? Mam pomysł. Zróbmy jeszcze. To jest 80, ale co jakbyśmy dołożyli kolejne 20? Dołóżmy sobie jeszcze więcej tego TNT. Zaraz zobaczycie, że im więcej tego TNT, tym ta armatka jest lepsza. Ma po prostu większą siłę rażenia. Oczywiście nie wszystkie TNT lecą w wioskę, bo to jest dość trudne. I praktycznie niewykonalne, żeby tak zrobić, ale moim zdaniem po prostu to, co leci na ten mur, szczególnie te piaskowe mury z piaskarek, czy jak to tam się zwie, nie pamiętam. Różnie na różnych serwerach wiecie, że stawiasz jeden piasek i leci, kurde, cała chmara tego piasku. Coś podobnego, jak macie, że obsydian stawiacie i cały, wiecie, całą fosę wam obsydian na przykład wykłada, to, co wykopaliście.
Tak więc tutaj stawiam masę tego TNT, naprawdę masę, masę. A, jeszcze tak w ramach ciekawostki, w ramach takiej sprawy, która mnie tutaj zainteresowała, to mogę robić taką serię częściej, ale musicie na przykład wyrazić to w komentarzach, na przykład chcecie taką serię z armatek, że chcecie oglądać takie różne rzeczy, takie na przykład przebijanie, czy na przykład jakieś ciekawe rozwiązania dotyczące na przykład nawet obrony gildii. Ostatnio pod ostatnim filmikiem z Spytnego Cheatera było 250 łapek ponad, więc naprawdę szacunek dla was. Tak więc co? Kończymy z tą wioską już teraz definitywnie. Patrzcie, armatka może nie ma za dużego zasięgu, ale naprawdę ma bardzo, bardzo, bardzo mocne, bardzo, bardzo mocny zasięg, tak? Dużo też w powietrzu wybuchło tych TNT, więc nie wszystko poleciało w ten, więc nie pokazuje po prostu całej siły tej armatki. Teraz patrzcie. Naprawdę, jeżeli tu by stał jakiś mur, nie ma szans, żeby ten... A wiecie co? Zrobię mur. Zbuduję teraz mur i zobaczymy, jak to działa. W sumie będziecie teraz widzieć nie wiem, jakiś timelapse czy coś takiego, ale zapraszam do oglądania. Hurra! Prawie skończyłem. Patrzcie, patrzcie. Niestety, ja na tym nie miałem World Elite, więc budowanie takiej ściany zajęło, wiecie mi ile? Już on mówię, 6 minut. Więc troszeczkę musiałem po prostu, wiecie, tak non-stop, musiałem po prostu tak się skupić, żeby po prostu wszystko dobrze tutaj wyszło. Ja wiem, że zbudowanie się jest prosto, ale wiecie, to nie jest takie, to jest takie mozolne, tak? Tak się wydaje. Wydawało mi się, że, nie wiem, nagrywałem to przynajmniej z 15 minut, ale okazało się, że jednak 6. Tak więc co? Uzupełnimy sobie tutaj nasz zapas TNT i zaraz wam zaprezentuję, jak na przykład na takiej ścianie gildyjnej prezentuje się nasza tutaj armatka, która powinna ją po prostu rozwalić bardzo, bardzo easy. Tak więc ja już tutaj zapełnię do końca TNT i zaraz będziemy sobie tu armatkę odpalać. Mam tutaj, czy dobrze liczysz? 100? Chyba 100. 100 TNT. Nie, 100 czy ile? Dobra, nieważne ile TNT, ale bardzo dużo TNT. Ponad stack. Zobaczcie, jak to wygląda. Zróbmy sobie tak. Ale szczerze, przejdźmy, tu jest TNT. Tu jest 6 razy ten, 23, no 24 razy 4, 96 TNT, więc całkiem spora ilość TNT. I zaraz wam zaprezentuję, jak to się prezentuje. I teraz zwróćcie na to uwagę. Lel, patrzcie. Ej, całkiem nieźle rozwaliło tą ścianę. Gdybyśmy jeszcze bliżej byli z tą maszynką, to wydaje mi się, że rozwaliłaby ją kompletnie. Ale moim zdaniem i tak bardzo, bardzo dobry wynik. Tak więc co? Oczywiście też na dole by to coś tutaj pouszkadzało, bo poleciało to troszeczkę na dole, ta woda, kurde, mi tutaj denerwuje. Tak więc co? Tyle byłoby na... To już byłoby na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze. No nie wiem, no... No tak... Z 50 łapek chociaż wbijmy... A źle to zrobiłem, bo to powinno też być to. Też na koniec odpalmy jeszcze raz. I zaraz zobaczymy, jak tutaj się... Jak to sobie wszystko tutaj radzi. Ostatni raz. I tyle. Tak więc pamiętajcie, łapka w górę. Możecie na przykład pisać, jakie armatki mogę zaprezentować w następnym odcinku z tej serii. Co na przykład nowego wprowadzić na kanał, też możecie pisać, jakie nowe serie. No bo jednak ciężki admina tylko na C. I sprytny cheater to nie... To wiecie, tak niezbyt, tak? Trzeba ten kanał jednak jakoś rozwinąć, jakieś ciekawsze materiały robić. Ta armatka, mówię, jest prosta, ale postaram się na następny odcinek jakąś ciekawszą wymyślić. Ok, teraz wszystko jest dobrze podłączone, zaraz zobaczymy, jak to ładnie wyleci, patrzcie. No i teraz jeszcze lepiej poleciało, jak tam było podłączone. Tak więc tyle ode mnie, dziękuję za ten odcinek i pamiętajcie o łapce w górze. Trzymajcie się, cześć!